Cześć, witajcie prosto z Multikina w warszawskich Złotych Tarasach. Nazywam się Paweł Tworek i zapraszam Was na premierę Zołzy, filmu z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, którego historia oparta jest na autobiografii Ilony Łebkowskiej. Zapewne znacie twórczynię takich hitów jak M jak Miłość, Na dobre i na złe, czy Kogel Mogel. Dzisiaj postaram się zapytać, jak wygląda od kulis życie znanej producentki i scenarzystki. Dlatego zostańcie z nami do samego końca. U mojego boku, prosto z czerwonego dywanu, Filip Tłokiński. Zaczniemy od tego, który profil Filipa jest lepszy, lewy czy prawy? No, ty chciałeś po prawej stać, bo To sprawdźmy to, zamienimy się na moment. Państwo ocenią, tak? Dobra, i wracamy jednak do tego. Ja słyszałem często, że lewy mam najlepszy, ale że prawy mam nie najgorszy, więc w zasadzie jest mi to obojętne. A w tym filmie częściej grasz lewym czy prawym profilem? Już nie pamiętam. Ja się interesuję osią, wiesz? Nie wiem, czy znasz pojęcie prawa, lewa, lewa, prawa. To jest bardzo istotne pojęcie, więc nad tym się skupiam. Reporterzy też korzystają z tego, o czym mówisz. Tak? No to widzisz. No, możesz zostać reporterem. Robimy dokładnie tą samą pracę. Ale tutaj z kolei jesteś Janem i można powiedzieć młodym Arturem Żmijewskim. Tak, jak to jest być młodym Arturem Żmijewskim? Słuchaj, ukradłeś mi kwestię, bo ja chciałem się pochwalić właśnie, że zagrać młodszą wersję roli Artura Żmijewskiego to jest zaszczyt. No po prostu być porównywany do takiego aktora i dobrany do takiego aktora to jest po prostu, no robi się miło po prostu. No i tu rzeczywiście mogłeś być na planie, chociaż tych scen nie macie wspólnych z legendami polskiego serialu, bo i zarówno Artur Żmijewski i Małgorzata Kożuchowska grałem w serialu Ojciec Mateusz nieraz. Dwa razy gościnnie i no, spotkać go w takich okolicznościach, znaczy nie spotkałem na planie, bo wiadomo, że przeszłość nie spotyka się z przyszłością, ale spotkać się tak metaforycznie zawsze przyjemnie. A na premierze filmu Zołza jest już z nami Artur Żmijewski, jest to partner, mąż tytułowej Zołzy, która jest oj trudną kobietą. Która kobieta jest łatwa, żeby użyć takiego określenia niefortunnego pewnie. Każda kobieta ma swoje, że tak powiem, jasne i ciemne strony, a każda jest trochę zołzą. Każdy z nas też jest troszkę łobuzem, więc tak naprawdę to jest pewnie taka historia o dwoistości tej natury. Ale mam wrażenie, przyglądając się grają pana postaci, że mamy tutaj do czynienia z mężczyzną, o którym chyba marzyłaby każda kobieta. Taka cierpliwość. Nie wiem, nie nazywałem tego w ten sposób, natomiast na użytek filmu, natomiast myślę sobie, że to jest po prostu ktoś taki, komu zależy na kobiecie, z którą związał się wiele lat wcześniej i przykro mu patrzeć trochę na to, co się z nią dzieje, ale też usiłuje ją wspomóc jak tylko może, ponieważ uważa, że te rzeczy, które się do tej pory między nimi wydarzyły, były ważne i jest szansa, że jeszcze ważne rzeczy się wydarzą. Tutaj spotkanie na planie zdjęciowym z Małgorzatą Kożuchowską. Ja wiem, że Państwo mieli okazję kiedyś się już spotkać na planie jednego ze spektakli telewizyjnych. Trochę czasu już minęło. Jak ta współpraca po tym dłuższym czasie się układała? Z Małgosią zawsze się fantastycznie pracuje, bo ona jest niezwykle dobrze przygotowana i jest perfekcjonistką i zawsze wie, czego chce i daje ogromną energię w pracy, tak? Więc to jest taka wymiana, na którą naprawdę warto czekać z utęsknieniem, bo ona potem jest niezwykle inspirująca. Ale ma coś w sobie z tej głównej bohaterki? No, nie chcę nazywać ją w ten sposób jak tytuł, jaki ja tytuł jest tego filmu. Nie ośmieliłbym się powiedzieć o Małgosi Kożuchowskiej, że jest Zołzą. Jako się rzekło, każdy ma jakieś cechy lepsze i gorsze w sobie, a które się ujawniają, no to sytuacja czasem sama powoduje. Mam nadzieję, że u nas się nie ujawnią. Skoro film powstał na podstawie biografii Ilony Łebkowskiej, znanej scenarzystki filmowej i serialowej, to panu bliżej do serialu, do filmu, co też pan woli oglądać? Nie odpowiem na to pytanie, bo lubię oglądać dobre rzeczy, a czy to jest teatr telewizji, film, serial, to już nie ma takiego generalnego znaczenia. Lubię patrzeć na to, co jest dobre. A Ojciec Mateusz cały czas w telewizji. Możemy się spodziewać, że kolejne sezony z panem również będą. Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby go nie było. Pani Ilono, dobry wieczór na premierze. Taki moment zawsze jest radosny. Czy ten jest wyjątkowo radosny? Wyjątkowo radosny, ale i wyjątkowo stresujący. Z jakiego powodu?
No, z takiego powodu, że ten film jakoś tam może ma więcej wspólnego ze mną niż pozostałe, bo trochę bazuje na moich rozmaitych doświadczeniach, osobistych przemyśleniach. Jest tam nawet parę scen, które naprawdę mi się zdarzyły. To procentowo ile prawdy w tym o Pani życiu, a ile nieprawdy? Albo takiej filmowej fikcji? Pół na pół. Okej, 50-50, ale wiem, że scena, która chociażby pojawiła się w filmie, scena z taksówkarzem, to jest prawdziwa sytuacja. Możemy ją krótko opisać, zajawić, żeby zachęcić jeszcze widzów do pójścia do kina? Scena z taksówkarzem była w rzeczywistości w moim życiu sceną z policjantem, to gorzej, prawda? Kiedy to przekroczyłam prędkość, wjeżdżając do miasta Włocławek i usiłowałam wymigać się od mandatu i punktów karnych, uczepiwszy się pytania pana policjanta, dokąd ja się tak śpieszę, ja mówię, do pracy, a do jaka to praca? Ja mówię, o właśnie, może żona by wiedziała, bo ja jestem scenarzystką, producentką takiego serialu M jak miłość. Pan policjant stężał na twarzy, odwrócił się do swojego kolegi z patrolu i powiedział, to przez tą panię nie mogę oglądać nigdy Ligi Mistrzów. No i pozamiatane. No to wróćmy już do tego, jak to się stało, że jednak Małgorzata Kurzuchowska wciela się poniekąd w pani rolę, no bo jest to film, tak jak już mówiliśmy, oparty na pani biografii. Uznaliśmy z pozostałymi producentami i z reżyserem, że jest idealną twórczynią tej roli będzie, ale oczywiście dlatego, że jest to ironiczna troszkę autobiografia, więc inaczej nie odważyłabym się obsadzić, bym szukała raczej po kobietach starszych lat 15 i grubszych 40. No ja znam już panią z różnych wywiadów i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście pani bywała taką zołzą? Jasne, że tak, nawet nadal bywam. Czasami, jak jestem w złym nastroju. Zołza w kinach już jest, już możemy ją oglądać na dużym ekranie. To czy będzie druga część Zołzy? Ciężko by było, jak ktoś zobaczy koniec, to pewnie dojdzie do wniosku, że właściwie wszystko się tak fantastycznie ułożyło, że nie ma co tego psuć. Zofia Domalik z nami, jedna z pierwszych aktorek, które pojawiły się na dzisiejszej premierze. Zofio, czy ty jesteś zawsze taka zorganizowana, zawsze na czas? Tak. Tak, to jest moja wada i zaleta. To jest perfekcjonizm, z którym walczę od dziecka. I nie no, akurat punktualność na tego typu wydarzeniach uważam za zaletę, bo nie chciałam się spóźnić i tak byłam 4 minuty później niż planowałam, także szaleństwo. Ale tak, no zazwyczaj jestem dobrze zorganizowana, jak nie jestem zorganizowana, to się stresuję. A moja mama się jeszcze śmieje z boku. Genialne. A, czyli dwie mamy się pojawiły na premierze. Moja prawdziwa mama, natomiast... A to pokażmy. Zapraszam panią. Rozumiem, tak króciutko, jest duma z córki. Czy ja no, wiem? Co? Oczywiście. Coś innego powiesz, nie, inaczej pogadamy. Nie, mam innego powiedzieć, no naprawdę. Jest piękna, zdolna. Po mamie. Pani Małgorzato, tak szybko, tylko w trakcie podpisywania zdjęć zapytam o to, jaką od kulis jest producentką, scenarzystką ta Anna Sobańska. A to jest okrutna kobieta, która jest bardzo skupiona na pracy, jest zadaniowa, jest odpowiedzialna, ale mogłaby być trochę bardziej empatyczna. A jak bardzo musiała pani w sobie szukać tej tytułowej Zołzy? Nie było to łatwe, aczkolwiek scenariusz był bardzo dobrze napisany, więc no przede wszystkim skupiałam się na tym, żeby dobrze odegrać to, co jest zapisane w literze scenariusza. Tak na koniec zapytam, w tej relacji pani Ilony Łebkowskiej było dużo pikanterii? Czy w relacji między mną a Iloną było dużo pikanterii? Myślę, że my przeżywamy jakieś drugie życie i to jest jakaś na pewno nowa odsłona, czy nowe otwarcie, jak kto woli. I myślę, że też te lata i zmieniły trochę Ilonę i myślę też zmieniły trochę mnie, myślę na dobre, więc współpraca była jak najbardziej jakby sympatyczna i miła i no dla mnie to było super doświadczenie, naprawdę, bardzo takie pozytywne. No i tak, tym właśnie kończymy, bo już tytułowa Zołza Małgorzata Kurzuchowska ucieka do kina, a my widzimy się cały czas w kinach na filmie Zołza. Jak widzicie, dzieje się. Oj, dużo. Trwa oficjalny premierowy pokaz filmu Zołza, a na ekranie poza Małgorzatą Kurzuchowską zobaczymy m.in. Rafała Zawieruchę, Artura Żmijewskiego czy Annę Dymną. I czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z autoironicznym, inteligentnym humorem, tak jak to w wywiadach zapowiadają twórcy? Tego dowiecie się, wybierając się do kina. To był Moviebox. Dzięki za dziś. Do zobaczenia.